Szczęść Boże, witajcie. Ten czwartkowy poranek posłuchajcie dzisiaj fragmentu z pierwszej księgi Samuela. Gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyna Goliata, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcem naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów, i śpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania. I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida. Uprzedził go więc o tym, mówiąc: Ojciec mój Saul pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności. Udaj się do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. Tymczasem ja pójdę, by stanąć przy mym ojcu na polu, gdzie ty się będziesz znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z ojcem. Zobaczę, co będzie i o tym się cię zawiadomię. Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem. Powiedział mu: Niech nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi. Nie zawinił on przeciw tobie, a czyny jego są dla ciebie bardzo pożyteczne. On przecież swoje życie narażał, a on zabił Filistyna. Dzięki niemu Pan dał całemu Izraelowi wielkie zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć przeciw niewinnej krwi, bez przyczyny zabijając Dawida? Posłuchał Saul Jonatana i złożył przysięgę. Na życie Pana nie będzie zabity. Zawołał Jonatan Dawida i powtórzył mu całą rozmowę. Potem zaprowadził Dawida do Saula i Dawid został u niego jak poprzednio. Dzisiaj widzimy w tym fragmencie z pozoru bardzo drobną rzecz. Kobiety doceniły bardziej Dawida niż Saula. Ta drobna rzecz sprawiła, że w sercu Saula zrodziła się zazdrość. I zawiść tak mocna, że pojawiło się w jego sercu pragnienie zabicia Dawida. Saul nie przeciął w sobie tego pierwszego momentu, kiedy pojawiło się to złe pragnienie w sercu. Nieraz w naszym życiu mało istotne rzeczy mogą spowodować, że w naszym sercu też zrodzi się taka zawiść. Też zrodzi się takie zło, które chcemy zrobić drugiemu. Jeśli sami nie odetniemy się od tego zła, to będzie to się w nas rozprzestrzeniać. Bo zło zawsze niszczy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.